Niemal 1500 zdjęć i 500 dokumentów dotyczących rodziny Hochbergów przyjechało z Kanady do Zamku Książ. Publikacja materiałów i wernisaż wystawy zaplanowane są na październik. Gościem specjalnym wernisażu będzie wnuczka autora zdjęć, Jean Wezel. W zamku pokazano materiały otrzymane od wnuczki francuskiego kucharza i fotografa, który uwieczniał wiele ważnych momentów w historii samego Zamku Książ oraz posiadłości należących do rodziny Hochbergów. W posiadaniu książa znalazły się nie tylko fotografie, jak przypuszczano na początku, ale także inne cenne pamiątki związane z zamkiem. Mamy zdjęcia, mamy dokumenty, mamy kartki pocztowe wysyłane do izy książa, mamy dokumenty z tego okresu, z gazety, więc tych materiałów jest naprawdę dużo. Samych zdjęć szacujemy, że jest około 1500 sztuk i skanów, natomiast pozostałych dokumentów będzie kilkaset sztuk. Jak podkreśla prezes Zamku Książ, Krzysztof Urbański, pobyt w Kanadzie był bardzo intensywny. Podczas czterech pierwszych dni gospodyni pokazywała zdjęcia we własnym domu. Oglądano je za pomocą stereoskopu. Jean Wezel mieszka w okolicach Toronto. Pierwsze cztery dni naszego pobytu, łączyliśmy tam sześć dni, spędziliśmy u niej w domu. Ona nas zaprosiła i tam wybieraliśmy te zdjęcia, częściowo je skanowaliśmy, częściowo dostaliśmy oryginały. Tam też mieliśmy okazję zapoznać się z pozytywami na szklanych płytkach, które są teraz w specjalnym atelier w Kanadzie skanowane i podsyłane do nas. Na tych samych tych pozytywów jest około 800 sztuk. Mamy w tej chwili 300 i około 500 jeszcze do nas dotrze w najbliższym czasie. To są bardzo dobrej jakości zdjęcia o bardzo wysokiej rozdzielczości. Możemy z nimi zrobić w zasadzie wszystko w tej chwili. Pierwsze publikacje oraz wystawa planowane są na październik. Na pewno będą publikacje, jedna lub wiele. My planowaliśmy, że przywieziemy około 300 zdjęć i liczyliśmy, że będzie z tego jedna publikacja. W związku z tą liczbą, która udało nam się pozyskać, być może będzie to kilka publikacji. Planujemy, żeby taka wystawa i pierwsza publikacja lub publikacje pojawiły się w październiku. Na ten moment jesteśmy też umówieni z Jean Wezel, że właśnie w październiku dotrze do Polski, tak żeby na wernisaż tej wystawy mogła być z nami. No i dużo pracy przed nami, żeby to przygotować odpowiednio. Odwiedzający wystawę oprócz tradycyjnych zdjęć będą mogli obejrzeć część z nich w 3D. Stereoskop, na którym te płytki szklane są oglądane, właśnie daje takie możliwości. My mieliśmy okazję oglądać te zdjęcia właśnie w takiej technologii. Te skany, które mamy z tych płytek, również będą pozwalać na to. Pozyskamy odpowiednio stereoskopy, przygotujemy to i mamy nadzieję, że na wystawie, nawet nie mamy nadziei, jesteśmy przekonani, że na wystawie będzie możliwość zobaczenia tych zdjęć również przy efekcie 3D. No robi to nieprawdopodobne wrażenie. Wnuczka autora zdjęć i właścicielka dokumentów, która przekazała kolekcję Zamkowi Książ, pobyt gości z Wałbrzycha wspomina z radością. Well, this last week I've been invaded by three handsome guys from Poland. You seem to be very interested in the photographs my grandfather took and the stereoscopes, and it's been a lot of fun. They're great, they make me laugh, and I was worried that how would I manage with three men in the house, but it's fine. Well, this is the stereoscope machine, and these are the slides, the glass that my grandfather photographed in the early 20th century, and they're pretty good. W kolekcji znajdują się zdjęcia nie tylko książa, ale również Wenecji, Paryża, Karkonoszy oraz innych miejsc, w których Hochbergowie bywali. W związku z czym niewykluczona jest współpraca władz Zamku Książ z instytucjami i muzeami w miastach znajdujących się na fotografiach. Współpraca ta ma na celu prezentację zdjęć poza Wałbrzychem.